bardzo dobry zakup. Już nie da się jechać dalej i nic nie pomaga. Będziemy stać i patrzeć w środek. Nam nie pomogą. Dobrze, owin to. Gumowe musi być, bo przez każdy materiał przecieknie. Każdy. No przez plastikowy pampers nie przecieknie. Przecieknie przecież plastikowy pampers. Usta, to też przecieknie, to wszystko przecieknie. Ty nie nagrywaj, tylko się skup nad rozwiązaniem. Ten nożyk trzeci. Nożyka nie ma. I pan to jest tu chyba w trzeci. A guma jest taka, patrz. O, widzisz pan? Nie ma jej. To to jest za duże, żeby to tu wsadzić. To musiałbyś naokoło owinąć. No tak, tylko muszę się wcisnąć tu pod tą belkę. To nie jest diesel. To szczytki rączki. Dobrze, że mamy chusteczki dla dzieci. To trzeba się paliskiem chyba mieć. To chyba tak. Kurwa, wiesz, jak to zrobić? Może dziurę w korku zrobię, nie? No, tak, widzę, że to korku. Tu jest scyzoryk. Scyzoryk mamy. Benzynka z opiłkami. Spoko, to jest ta benzynka po lukie w karawanie, nie? Tak. Nie, ale z domieszką plastiku to już tak. Teraz to jest domieszka plastiku, lukie, oleju, to będzie dłuższe. Jak ty mnie kurwa zaimponowałeś tę robotę! Ta robota jest na... No w drzwiach! No już kurwa zepsuł, no ja pierdolę! Ty się kurwa pojedynczej klapy nie umiesz otworzyć! No debil kurwa! No połamałeś klapę! To Wartburg, nie przekonasz mnie, Wartburg jest lepszy niż Skoda. Oczywiście, że Skoda jest lepsza, bo ma silnik z tyłu jak sportowy samochód. Jest czerwona. Nie masz tyle mocy, co ja mam. Ja przynajmniej jadę. Ja też. Ja, po pracy. No i jeździłem i pojechałem, ale zrobiłem 10 km i co? Bo para opadła. Ja tu muszę wrócić 80 do domu. Tak, najgorzej mnie martwi ta cewka.
która, myślałem, że się kurwa poli spod klapy, która jest kurwa obok bańki z paliwem. To jest BHP po naszemu. To jest taki magnetyzer, wiesz? Magnetyzer, tak? Że co, że jest tańsze paliwo wtedy, czy mniej pali? Co się dzieje? Mniej pali. Daj na luz, będziemy jechać szybciej. No most tak? Nie ma tak. Nie, no nie ma mostu. Ale nie ma mostu. Pustynia. Chuj zadowolony, że to nie zmieni. Ej, to jest połowa mojej przyszłej wypłaty. I jedzie. Bo zazwyczaj wypłata nie jeździ. Tak. Ja jestem też uchachany jak cholera. Bym się przejechał na tym kawałek. To tam ci prowadzić zamiast. To bardzo poproszę. Zrobimy test. Uwierz mi, będziesz szukał od dzisiejszego wieczoru takiej dla siebie. Zjeść tutaj na ten, nie? I szybciej się przejadę. No. Teraz moja kolej. Zasiąść za sterami tego potwora. To jest naprawdę wygodnie. Szybki, leciutko się odkręcają. Można fajnie zimny łopieć zrobić. Jestem zadowolony. Ta ergonomia tych przycisków, to wszystko jest takie stonowane. Szkoda, że radię. Jedynie ten chujowy cup holder. Jak tu kurwa włożyć coś do tego? No ja pierdolę, puszkę w poprzek dać? Kurwa, kto to wymyślił? Oj, tu jest drugi. Bezsensowne rozwiązania. No, tankujemy, nie? Nie jest tak źle. Ile zeszło? Połowa. Na połowę drogi mamy zrobioną. No. No tu będzie palić ten. No jedziemy sobie spokojnie. Weź tamtą bajkę wyciągaj, bo do tamtej z leżykiem będziemy przelewać. Tankowanie gratów. No nie po zewce. A tam były 4 litry wlane. Trochę brudne, bo to jest ta bańka po karawanie. Ta butelka zaczyna życie, ale w sumie to się nałoży te kondony i będzie git. To jest BHP. Ale o dziwo to nawet nie cieknie z boku ani nic, nie? To jest naprawdę dobrze zrobione. Ta bańka czy ten zapobieg? No, ten pomysł z tym paliwem. Jak daje radę. Tu jest cewka, a tutaj jest paliwko. Bardzo bezpiecznie. Tak, działa i pani światełka działają. Weź sprawdź kierunki.
No nie dzieje się nic. Jest! Jest! Hamulec jeszcze! Nie ma! Tak! Jak się otwiera maskę! Jaki piękny bagażnik! Pokazać stan blacherski 40-letniej Skody kupionej za polskie minimalne wynagrodzenie miesięczne. I to psujesz? Tak. To masz nerwy i to psujesz? Tak. Ale nie, to na YouTube'a nie idzie, żebym to psuje.